Cześć, witajcie dzisiaj w domowym klimacie. Poopowiadam o takich moich mini trikach oczyszczających moją twarz, mini trikach kosmetyczno-pielęgnacyjnych. O tak, coś co ja używam, co stosuję, co lubię, co mogę polecić, co rekomenduję Wam robić co wieczór. Także łapka w górę, subskrybujcie kanał i zaczynamy czymś, co kazał mi kupić TikTok jakiś czas temu. Kupiłam, jestem zadowolona, używam i mogę polecić dalej. A mianowicie chodzi o te słynne już, kto ogląda mnie na Instagramie, ten wie, ręczniczki bawełniane. Od jakiegoś czasu twarz po umyciu żelem osuszam właśnie takimi jednorazowymi ręcznikami hipoalergicznymi. Dlaczego ja to robię? Ponieważ ja mieszkam z 10-latkiem, a mój syn, jak mu pokażę, że to jest ręcznik do ciała, ten jest do twarzy, ten jest do rąk, jakby na który trafi na ten bęc, tak? Ja bardzo chcę, a wiemy jak to jest z tymi ręcznikami no domowymi, nie pierzemy ich codziennie. Ja bardzo chcę, żeby ta twarz moja była w jak najlepszym stanie, żeby nie pojawiały się tam niepotrzebne zaskórniki, bakterie i tworzące się przez to wypryski niedoskonałości, więc sobie stosuję właśnie takie jednorazowe ręczniki. I zauważyłam, a stosuję już kilka miesięcy, że mam mniej tych wyprysków. Nie pamiętam, kiedy na przykład miałam ostatni. Ja myślę, że to jest właśnie sprawa ta, że osuszam twarz tymi właśnie jednorazowymi ręczniczkami. Akurat polecam te z Rossmana. One kosztują 10 zł, kupowałam wczoraj na promocji. Akurat polecam te, ponieważ one, jak osuszacie twarz, nie zostawiają takich włókienek na skórze, ani też się nie podrzewam w trakcie stosowania tego ręczniczka. I to już dobra rzecz jest, też pokazywałam to na Instagramie, że potem fajnie takim ręczniczkiem wytrzeć zlew, jak tam zęby umyjecie, przetrzeć, bardzo dobra rzecz. W każdym razie ważne też jest, jak osuszacie twarz po umyciu, żeby nie pocierać za mocno tej twarzy, tylko żeby po prostu ten ręczniczek sobie tak przykładać. Ja w ogóle też nauczyłam się, także polecam te, tami się nazywają, polecam nauczyć się nie dotykać bez potrzeby skóry twarzy. I widzę, jak jestem na spotkaniach z koleżankami, czy gdzieś tam wyjeżdżamy, jakiś wyjazd, widzę, że one mają nawyk dotykania skóry twarzy. No nie, coś tam rozdrapać, coś tam podrapać, jakby to się roznosi. Próbujcie nie dotykać skóry twarzy w ciągu dnia, no bo wiadomo, bakterie i tak dalej, po co męczyć tę skórę. Dobra, idziemy dalej. Zauważyłam, że dobrze u mnie sprawdzają się takie kwadratowe płatki do demakijażu. I teraz tak, jeżeli wykonuję demakijaż olejkami czy jakimś takim mydełkiem, no to ja rzeczywiście wtedy tylko myję twarz rękoma. Natomiast ja bardzo lubię, jestem jakieś takie stare pokolenie, używać płynu micelarnego do demakijażu. No i wtedy płatki są potrzebne i zauważyłam, że te kwadratowe sprawdzają mi się lepiej, bo przy takim codziennym makijażu, jak mam teraz, starczy mi jeden płatek na cały demakijaż. Oczywiście potem jeszcze myję żelem i tak dalej. A z tych to musiałabym użyć okrągłych 2 albo 3. Te jakoś są bardziej energooszczędne, o, powiem tak. Jak mam duży makijaż, taki ze sporą ilością podkładu i tak dalej, to potrzebuję 2 takich płatków i lubię je bardziej, takie kwadratowe. Oczywiście okrągłe mam, bo czasami jeszcze tam domywam dodatkowo okolice oka. Ja w ogóle mam fioła na punkcie zmazywania makijażu, to jeszcze od czasów telewizyjnych i ja potrafię na koniec, jak już mam czystą buzię, to jeszcze patyczkiem higienicznym i wodą posprawdzać, czy tam nic nie zostało. No, mam fioła na tym punkcie. Także jak chcecie próbować, to takie kwadratowe właśnie płatki bardzo dobrze się sprawdzają. Oczywiście każda szkoła demakijażu jest inna. Niektóre właśnie wolą płyn micelarny, niektóre wolą olejki do demakijażu. Kto co lubi, ale te płatki bardzo lubię. Dobra, idziemy dalej. Jakiś czas temu moja pani kosmetolog powiedziała mi, że pielęgnacja twarzy kobiety powinna kończyć się nie na twarzy, ale i nie na szyi, ale na dekolcie, mniej więcej dotąd. I ja staram się co wieczór nakładać serum i krem, też właśnie tu na okolice dekoltu, szyję i twarz. No i powiem Wam szczerze, że tę szyję to tak traktowałam bardzo długo po macoszemu, nie nakładałam tam produktów
i są tego skutki. No, teraz nakładam obficie wszystkie produkty na szyję, ale pamiętajcie też właśnie o tym dekolcie. I jak nakładacie produkty na dekolt wieczorem, to fajnie jest wykonać taki mini masaż, czyli nałożyć ten produkt i rozmasować go od tutaj środka klatki piersiowej na obojczyki w ten oto sposób, całą dłonią. To jest taki mini masaż i bardzo fajnie rozkłada się, taki mini masaż przeciwzmarszczkowy, powiedziałabym. I parę takich ruchów na zewnątrz, tu po obojczyku, od środka wykonać. To jest bardzo dobre właśnie, też fajnie się wtedy wchłania to serum, fajnie się wchłania ten krem, więc coś takiego zrobić. Nie ograniczać pielęgnacji twarzy do tylko twarzy, tylko pamiętać właśnie o tej szyi i o dekolcie. Bo dekolt dużo mówi nam o wieku. No i szyja też. I kolejna rzecz. Zauważyłam, że dobrze u mnie sprawdza się aktualna pielęgnacja i moja skóra na dzień dzisiejszy wygląda lepiej niż 5, 10, 15 lat temu. Dlaczego? Bo ja wprowadziłam i używam i naprawdę widzę różnicę produkty z witaminą C, z retinolem, ceramidy i peptydy. I jest dużo, dużo lepiej. I polecam Wam też, zresztą wiecie, ja tu opowiadam o tych markach, o tym, co używam. To nie jest tak, że Wam pokazuję coś innego, a w domu używam coś innego. Nie. To, co wszystko Wam pokazuję, to ja to używam i widzę efekty. Skóra wygląda dużo, dużo lepiej. Właśnie przez to, że jest rozświetlona, że nie ma jakichś takich niedoskonałości, które dużo miałam. Może to też wiek robi swoje, ale rzeczywiście na dzień dzisiejszy ja jestem zadowolona ze stanu swojej skóry. Być może też wpływają na to suplementy. Ostatnio coś tam zaczęłam brać, kiedyś Wam poopowiadam. Ale też na to jedna rzecz działa, mianowicie, że lepiej moja skóra wygląda. Jakość mojego snu. Ostatnio dobrze śpię, muszę przyznać. I też właśnie widzę to po skórze. Ale zauważyłam jedną znaczącą rzecz. Jeżeli ja idę spać przed północą, czyli idę spać 22, 22:30, to ja dużo lepiej i efektywniej się wysypiam. I rano ta skóra wygląda lepiej. Ja nie mam obrzęków. Po prostu jest lepiej. I podobno trzeba tak sobie przeliczać, i ja tak sobie przeliczam, że ten sen przed północą można liczyć razy dwa. Czyli jak idziecie spać o 22, to tak jakbyście spali do północy nie 2 godziny, ale 4. I rzeczywiście, jeżeli ja idę spać o tej 22, ja 6:30 budzę się wypoczęta. Co innego, gdy pójdę spać o 1 w nocy, to ja nawet o 8 jestem zmęczona, wiecie? Także ten sen przed północą jest bardzo, bardzo ważny. Starać się odłożyć ten telefon. Mówię też do siebie, starać się wyciszyć, zrelaksować i dopiero próbować zasnąć. Wiem, jak to jest z tym snem. Też miałam taki epizod, że nie mogłam spać, dużo w głowie się działo, a teraz śpię jak dziecko, równo z moim synem prawie, że idziemy spać. Także wysypiam się, dobrze się czuję, mam więcej energii rano i ta skóra od razu też wygląda lepiej. Bo naprawdę na stan skóry, no to wpływa wiele rzeczy. No i z czymś możemy sobie właśnie, jakby coś możemy opanować, właśnie iść spać wcześniej. No pewne rzeczy, jakby zanieczyszczenie środowiska i to, co się dzieje wokół, nie. Ale no, też jesteśmy tym, co jemy. I to, jeżeli dobrze się odżywiam, moja skóra od razu wygląda lepiej. Biorę suplementy, widzę efekt na skórze, włosach i paznokci. To wszystko jakby jest połączone w całość. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, a o włosach, bo bardzo dużo słyszę zawsze komplementów, jeśli chodzi o moje włosy. Po mamie od razu odpowiadam. Moja mama jest po 70 i cały czas ma piękne włosy, gęste włosy. Po prostu genetycznie to dostałyśmy. Natomiast ja też robię parę takich małych zabiegów, dzięki którym nie męczę tych włosów. Ja mam prosty włos i on nie wymaga na przykład suszenia suszarką. Ja po prostu pozwalam im wyschnąć i dzisiaj widzicie, to są włosy po prostu takie o, wysuszone naturalnie, ale ja nie robię pewnych rzeczy. Robię, nie robię, już mówię. Jeżeli ja myję włosy, to ja nigdy ich nie pocieram ręcznikiem, nie robię czegoś takiego. Zupełnie nie. Ja biorę też ręcznik papierowy i tak jak u fryzjera odciskam sobie nadmiar wody parę razy. Najpierw to robię ręcznikiem normalnym, a potem jeszcze papierowym drugi raz. Dzięki temu ja je naturalnie podsuszam w ten sposób. Nie ma czegoś takiego, że ja idę z mokrymi włosami spać. Bo teraz sobie to zwizualizujcie.
włosy są półmokre, wilgotne, nieważne, kładziecie się na tą poduszkę, ta poduszka robi się mokra, ta wilgoć wchodzi do tej poduszki, a potem wiadomo, co się z tego może wytworzyć, tak? I potem mamy to na twarzy, więc to wszystko jakby jest powiązane. Ja się staram myć włosy rano i one naturalnie sobie schną. Czasami rzeczywiście podsuszam i jeżeli podsuszam, to głową w dół, bo wtedy jakby te włosy odbijają się od nasady i są takie bardziej, wiecie, wow. I jeszcze jedna rzecz, jak są włosy mokre, to ja nigdy nie rozczesuję ich tak. Ja zaczynam od dołu i po prostu wyżej, wyżej, wyżej i dopiero od góry. Nie tak jak mama kiedyś się zawsze czesała, małą madzie, tylko po prostu od dołu i do góry, żeby jak najmniej właśnie było szarpania i tych kołtunów, także od dołu do góry. Teraz sobie tam będę testować na zatrzymanie koloru szampony i odżywki, zobaczymy, bo niestety minus koloryzacji jest taki blondynek, że szybko schodzi ten kolor, więc sobie potestuję, zobaczę. Na razie jeszcze nie znalazłam nic wow, no ale to tyle jeśli chodzi o włosy. Ja ich specjalnie nie męczę, czyli ich nie stylizuję codziennie, więc one też są w lepszej kondycji niż gdybym stylizowała codziennie, to pewnie wyglądałyby gorzej. No dobrze, i to są takie moje małe triki, porady, nie wiem jak to nazwać. Jeśli macie coś do dodania, to z przyjemnością przeczytam pod tym vlogiem. Jeśli lubicie takie vlogi, to też zostawcie łapkę w górę, może jakieś triki makijażowe następne. Dajcie znać, co tam chcecie, żeby pojawiało się u mnie na kanale. Bardzo dziękuję i do następnego razu.